Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan marszałek Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, były marszałek Senatu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie marszałku, dosłownie kilkadziesiąt minut temu na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, mówiąc o Smoleńsku, o śmierci polskiej delegacji 10 kwietnia 2010 roku, nie mamy wątpliwości, że to był zamach. To chyba po raz pierwszy tak zupełnie jednoznaczna wypowiedź pana premiera Kaczyńskiego w tej sprawie. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy z perspektywy 12 lat na to, co wydarzyło się w Smoleńsku 10 kwietnia. Prezes Jarosław Kaczyński ma pełen dostęp do informacji, ma dużą wiedzę. Ja słuchałem tego wywiadu bardzo z dużym zainteresowaniem. A też pan prezes wyraźnie powiedział, że o wszystkim nie może mówić. No cóż, ja sobie przypominam tą tragedię, która dotknęła nas wszystkich. Pamiętam też ten pierwszy okres po katastrofie, kiedy byliśmy zjednoczeni, kiedy Polacy wyrażali swoje i wielkie oburzenie, i wielkie współczucie, wielki żal, smutek. Pamiętam, jak wszyscy staliśmy w długich kolejkach, aby złożyć kwiaty, zapalić znicz. Później to się zmieniło. Ja mówię specjalnie o tym, bo przecież za kilka dni będziemy w tych samych miejscach i znowu spotkamy się z ludźmi, którzy depczą pamięć, depczą uczucia, depczą wrażliwość. To jest bardzo smutne, ale też sobie przypominam, jak bardzo pochopnie, szybko śledztwo zostało przekazane pani Anodinie, tak można to w skrócie określić, stronie rosyjskiej. Nie mamy wraku, nie mamy możliwości przeprowadzenia wnikliwego, dokładnego śledztwa. Może tak to skomentuję, nie może obowiązywać w Polsce wersja pani Anodiny, bo z nią się absolutnie nie zgadzam. Panie marszałku, kilka dni temu też na ten temat wypowiedział się były premier, dziś przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jeszcze wtedy tych słów pana prezesa Kaczyńskiego nie było, ale był wywiad, którego udzielił pan prezes Gazecie Polskiej. W tym wywiadzie zakomunikował, że 10 kwietnia tego roku przedstawi, wypowie się na temat dalszych działań co do Smoleńska. Donald Tusk mówi, że sprawa smoleńska to jest sprawa, która cieszy Rosję, bo ona dzieli Polaków. Ja chciałam pana zapytać, czy rzeczywiście tak jest, że ona dzieli Polaków? Bo przecież, no patrząc chociażby na dzisiejsze działania Australii, Australia chce zaskarżyć Federację Rosyjską przed Międzynarodowym Trybunałem za zestrzelenie samolotu MH17. Tam byli Australijczycy na pokładzie tej maszyny. Jeżeli Polska zdecydowałaby się na podobny krok, to przecież stroną przeciwną byłaby Federacja Rosyjska. Nie ma mowy w takiej sytuacji o tym, żeby ta sprawa dzieliła Polaków, bo ta sprawa dotyczyłaby działań Federacji Rosyjskiej. Dlaczego w takim razie były premier mówi o podziałach, o tym, że w ogóle przypominanie Smoleńska to jest działanie, które cieszy Władimira Putina. Ale dlaczego mamy nie przypominać? Dlaczego mamy przestać pamiętać o tej tragedii? Dlaczego mamy przestać pamiętać o śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pozostałych członków delegacji? To przecież wielka tragedia i o niej musimy pamiętać. Ta tragedia powinna nas łączyć. Tu powinniśmy dociekać prawdy. Tu powinniśmy być jednomyślni. Ja bym porównał tą wypowiedź pana Donalda Tuska z wypowiedzią pana Tomasza Grodzkiego, czyli takimi wypowiedziami, które mają na celu właśnie podział Polaków, dzielenie Polaków na tych, którzy myślą dobrze, tak jak my, tak jak Donald Tusk i tak jak Tomasz Grodzki, i na tych, którzy nie mają prawa
wyrażać swoich opinii. Z taką pogardą zawsze kierowane są słowa krytyki i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do Prawa i Sprawiedliwości i do naszej formacji politycznej. Ja myślę, że takie symboliczne to jest właśnie zachowanie grupy osób podczas każdej miesięcznicy, kiedy modlimy się pod pomnikami, kiedy wychodzimy z kościoła, obśmiewanie, wygwizdywanie. To jest bardzo przykre i na pewno z tego No tak, ale panie marszałku, ta grupa osób, która właśnie w ten sposób barbarzyński się zachowuje, wulgarny, to nie jest reprezentacja polskiego społeczeństwa. No, w Australii nikt nie dyskutuje, czy postawienie Federacji Rosyjskiej przed Trybunałem Międzynarodowym za zestrzelenie samolotu, czyli za zamach, to jest dzielenie społeczeństwa australijskiego, choć bez wątpienia, tak myślę, jak w każdym społeczeństwie, będą też tam ludzie, którzy będą uważali, że czegoś takiego nie było. No ale tu nie ma żadnego podziału, bo tu żadna strona polska, żadna część społeczeństwa polskiego nie jest obciążana odpowiedzialnością za to działanie. I dlatego właśnie pytam o te słowa Donalda Tuska, no bo one wydają się absurdalne w tej sytuacji. Stroną odpowiedzialną, stroną obciążaną przez państwo polskie byłaby Federacja Rosyjska. No i w tym momencie Donald Tusk oczywiście musiałby wybrać, czy będzie po stronie Federacji Rosyjskiej oskarżanej o zabicie Polaków 10 kwietnia, czy po stronie polskiej? Panie redaktorze, szanowni państwo, Donald Tusk swoimi wypowiedziami i zachowaniem wpisuje się w określenie Grzegorza Schetyny mówiącego o totalnej opozycji. Właściwie każdy temat, każde zagadnienie jest krytykowane przez opozycję albo wyrażanie zupełnie innej opinii. To jest gra na podział polskiego społeczeństwa. To jest gra nastawiona na zwycięstwo wyborcze, na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. I właściwie to jest takie obsesyjne działanie opozycji, które ma na celu dyskredytowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości i tej części, i też trzeba to powiedzieć, tej części społeczeństwa przecież, które popiera, wspiera i wyraża taką samą opinię dotyczącą wielu problemów, wielu spraw społecznych, gospodarczych, politycznych, geopolitycznych, jak Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, pan wspomniał o wypowiedzi, o odezwie, bo chyba tak by trzeba było powiedzieć, oficjalnej odezwie marszałka Senatu do obywateli Ukrainy, do państwa ukraińskiego. Pan marszałek powiedział o tym, że Polska finansuje mordowanie Ukraińców przez Federację Rosyjską. Czy pan rozumie, dlaczego te słowa padły? Ja muszę pani redaktor i państwu powiedzieć, że jak późnym wieczorem zobaczyłem to orędzie pana marszałka Grodzkiego skierowane przede wszystkim do parlamentarzystów ukraińskich, ja myślałem i byłem przekonany, że to jest mem, że to jest spreparowana przez satyryków spreparowany materiał filmowy z podłożonym głosem, ze zdumieniem usłyszałem, że to jednak jest głos pana marszałka Grodzkiego i że to mówi pan marszałek Grodzki, że wypowiada takie haniebne, kompromitujące słowa. Zaatakowanie polskiego rządu w orędziu skierowanym do parlamentarzystów innego kraju i do parlamentarzystów kraju, który walczy, w którym giną ludzie, są zabijane dzieci, zabijane kobiety w ciąży, niszczone szpitale, niszczone przedszkola, szkoły. No to jest sytuacja niebywała, skandaliczna, haniebna. Powtórzę te słowa, dlatego że one powinny przylgnąć do tej wypowiedzi, bo to są słowa... O tej wypowiedzi jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan marszałek Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia.
Dziękuję bardzo. Panie marszałku, ale właśnie no, to też zastanawia, dlaczego te słowa padły. Czy jaki był cel tego nagrania, jaki był cel tej odezwy? Bo przecież no, widać nawet, że w samej Platformie Obywatelskiej jest pewna konsternacja, że no, nawet czołowi politycy Platformy Obywatelskiej zauważyli, że no, mówiąc delikatnie, to wystąpienie pana marszałka Grodzkiego chyba im nie służy. A to mówią oficjalnie ważni politycy Platformy Obywatelskiej. Ja przeprowadziłem kilka rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej, może nie aż tak ważnymi, ale jednak funkcjonującymi w partii opozycyjnej. I oni są bardzo zniesmaczeni i niezwykle krytycznie oceniają postawę pana marszałka Grodzkiego, oceniając ją jako szkodzącą tej formacji politycznej. Naszym obowiązkiem, już to powiedział w poprzednim wywiadzie pani redaktor prezesy Jarosław Kaczyński, naszym obowiązkiem, bo nie możemy takich słów przemilczeć, prawda? Bo byśmy w jakiś sposób to zaakceptowali. My nie możemy przemilczeć słów pana marszałka, nie możemy pogodzić się z tym, że pan marszałek Grodzki, jako trzecia osoba w państwie, marszałek Izby Wyższej Parlamentu, uchyla się od odpowiedzialności, czy od właściwie nie odpowiedzialności, ale uchyla się i kryje się za immunitetem parlamentarnym, za immunitetem senackim i nie poddaje się weryfikacji w rządzie. Ja zresztą po ludzku bardzo życzę mu, jako lekarz, jako polityk, życzę mu, żeby oczyścił się z tych zarzutów. One będą przecież na nim cały czas spoczywać. Jeśli się skończy kadencja i pan marszałek znowu zostanie senatorem albo posłem, bo pewno będzie się ubiegać o to, aby ten immunitet w dalszym ciągu chronił go przed stawieniem się przed sądami. Pan marszałek Grodzki, zamiast zrzec się immunitetu, stawić się przed sądem, oczyścić się, no to straszy postępowaniem sądowym pana marszałka, wicemarszałka Marka Pęka, który mówił o tym, że ta wypowiedź haniebna, kompromitująca ociera się o zdradę polskiego stanu. To jest niebywałe, żeby no, polityk, który powinien... Panie marszałku, ja tylko przypomnę, że nie tylko straszy pana wicemarszałka Marka Pęka, ale również wytoczył sprawy karne dziennikarzom, którzy ujawnili relacje jego byłych pacjentów. Ale ja jeszcze powrócę do wniosku, które Prawo i Sprawiedliwość złożyło, wniosku o odwołanie pana marszałka Grodzkiego. Proszę powiedzieć, czy no, znając realia w dzisiejszym Senacie i też znając realia tej większości senackiej, dziś rządzącej, uważa pan, że będzie determinacja tej większości, by bronić pana marszałka Grodzkiego? No ja widzę, że tak. Ja widzę, że po wypowiedziach senatorów, kilku senatorów Platformy Obywatelskiej, widać, że obrona będzie totalna, będzie zgodna z doktryną Neumanna, która mówi, że nam bo dotyczy czegoś innego, ale tak naprawdę dotyczy szerszego problemu funkcjonowania Platformy Obywatelskiej i funkcjonowania w polskiej polityce. Nam wolno więcej. My nie podlegamy żadnym regułom prawa. My uważamy, że Trybunał Konstytucyjny jest niekonstytucyjny, my uważamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy jedyną wyspą demokracji, takim terenem eksterytorialnym, gdzie kwitnie demokracja. No my widzimy, jak funkcjonuje Senat. Sytuacją skandaliczną jest to przecież, że zostali zatrudnieni byli posłowie Platformy Obywatelskiej. To zupełnie nowa sytuacja, nigdy do tej pory niespotykana. Można było zatrudnić w klubie, można było zatrudnić gdzie indziej, ale w Senacie zatrudnienie byłych polityków jest rzeczą karygodną, niespotykaną i świadczy tylko o tym, że i można byłoby powiedzieć, że upolitycznienie. To nie jest upolitycznienie Senatu, to jest upartyjnienie Senatu. Senat został upartyjniony, stał się taką wyspą partyjną dla Platformy Obywatelskiej, która nie liczy się z niczym, nie liczy się z innym zdaniem, nie liczy się z naszym zdaniem.
zdaniem. My powiedzieliśmy dość, musimy pokazać, że nie godzimy się na takie funkcjonowanie Senatu. Wypowiedź pana marszałka Grodzkiego przelała czarę goryczy i w naszym obowiązkiem było złożenie takiego wniosku. Jak się zachowa Platforma Obywatelska? Należy przypuszczać, że pewno odrzuci nasz wniosek. No tak, ale sama Platforma Obywatelska nie wystarczy. Gdybyśmy tego wniosku nie złożyli, no to na pewno marszałek Grodzki dalej byłby marszałkiem i nawet na ten temat byśmy nie rozmawiali. Ja mówię, że to naszym obowiązkiem było złożenie i przedyskutowanie tego tematu i również tego, w jaki sposób funkcjonuje Senat. Teraz pytanie, pani redaktor, jest takie, czy marszałek Grodzki ten wniosek uwzględni i czy na najbliższym posiedzeniu Senatu w ogóle będziemy na ten temat rozmawiać, czy ten punkt zostanie wprowadzony do porządku. Jak pan przewiduje? Ja przewiduję, że nie. Ja przewiduję, że Platforma Obywatelska pójdzie w zaparte i odrzuci ten wniosek. Że będzie tak samo jak z immunitetem? Może nie tak samo, choć też trzeba powiedzieć, panie redaktorze, że, pani redaktor, szanowni państwo, że w naszym regulaminie nie ma określonego czasu, terminu, w jakim ten wniosek powinien być rozpatrywany. Nie ma. W sejmowym regulaminie jest wyraźnie określony termin, w jakim musi być rozpatrywany wniosek o odwołanie marszałka, odwołanie rządu, premiera, ministra. Jest to wyraźnie określone. W naszym nie ma. Jest tylko określona forma złożenia takiego wniosku. Nic ponad to. Nie ma terminów i ten wniosek może znaleźć się znowu w szufladzie, a być może za kilka tygodni zostanie wprowadzone, kiedy sprawa nieco ucichnie. Ja przypomnę tylko, że 376 dni właśnie upływa od momentu, kiedy prokuratura złożyła w Senacie wniosek o uchylenie immunitetu pana marszałka Grodzkiego i do tej pory ta sprawa nie ma dalszego biegu. Panie senatorze, ale jeszcze dopytam, kończąc już tę sprawę związaną z panem marszałkiem Grodzkim, no sama Platforma nie wystarczy do obrony pana marszałka. Czy w takim razie inne części składowe tej koalicji większościowej, która rządzi Senatem, pana zdaniem również będą zdeterminowane do tego, żeby akurat tego marszałka bronić? Myślę, panie redaktor, że inne części składowe tej koalicji również będą bronić pana marszałka, ale tak jak mówię, złożyliśmy ten wniosek, mamy nadzieję na debatę otwartą, szczerą i na refleksję. Jeśli nie ten wniosek, może następny. Też myślimy o tym, jeśli ten wniosek zostanie odrzucony, o złożeniu kolejnego wniosku. No, w regulaminie nie ma określonego terminu między kolejnymi wnioskami, więc możemy to robić. Zobaczymy, jaka będzie postawa pana marszałka Grodzkiego. Natomiast bardzo ładnie pani redaktor określiła, pozostałe części składowe pewno będą głosować razem z Platformą Obywatelską. Panie marszałku, to teraz zmieniamy temat. Pan jest nie tylko politykiem, ale lekarzem, a może powinnam powiedzieć przede wszystkim teraz lekarzem, a później politykiem. To już pozostawiam pana ocenie. Ale jest pan lekarzem, który również w czasie pandemii leczył osoby chore na COVID-19. Od dziś tak zwane łóżka covidowe w szpitalach są likwidowane. Od już jakiegoś czasu mamy od kilku dni nie musimy chodzić w maseczkach, nie ma kwarantanny. Więc COVID-19 zaczyna być właśnie w Polsce traktowany jak no chociażby grypa, jak choroba zakaźna, z którą po prostu musimy żyć, nie w żaden szczególny sposób. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia te decyzje, bo ich jest kilka, te decyzje, ten kierunek, jako lekarz? No jako lekarz, ale również jako polityk. Też pani redaktor zadała mi pytanie, może nie pytanie, ale zastanawiam się, czy bardziej lekarz, czy bardziej polityk. No w tej chwili więcej czasu politycznie poświęcam na leczenie chorych, na pracę z pacjentami, ale żyję aktywnym politykiem. Decyzje oczywiście jednoznacznie
konieczne i takie oczywiste, można powiedzieć, bo nie mamy, mamy coraz mniej pacjentów, którzy wymagają leczenia szpitalnego. Na szczęście koronawirus staje się, COVID staje się chorobą dosyć łagodną i taką faktycznie, można powiedzieć, chorobą, zwykłą chorobą zakaźną, chorobą wirusową, która wymaga takiego przybliżonego postępowania, jak w przypadku innych chorób, wymieniła pani redaktor grypę. Zaczynamy żyć normalnie, to bardzo cieszy, choć myślę, że powinniśmy wyciągnąć pewne wnioski i takie wnioski, myślę o takich wnioskach na co dzień. Jednak pamiętać o zasadach higieny, o myciu rąk, bo to, o tym też zapomnieliśmy, prawda? Tak dużo mówiliśmy, też przecież stwierdziliśmy i to było takim wielkim zaskoczeniem, że 70% osób wychodzących z toalety nie myje rąk. Więc no, mam nadzieję, że pewne nawyki pozostaną, takie dystansowanie się jednak. A przede wszystkim, to jest bardzo ważne, jednak takie krytyczna ocena stanu zdrowia, własnego stanu zdrowia i w przypadku gry, w przypadku kataru, no nieprzychodzenie do pracy, dystansowanie się, pozostanie w domu, no również praca zdalna, to co my w tej chwili robimy, prawda, ja jestem u siebie w biurze, za chwileczkę będę podejmował swoje aktywności senatorskie, też bardzo ciekawe, dlatego że dziś będę w wielu szkołach, które przystąpiły do organizowanego przeze mnie konkursu, po raz 10 konkursu o żołnierzach wyklętych, będę wręczał nagrody, ale rozmawiał również o historii. Będę rozmawiał z młodzieżą nie tylko o historii, ale będę rozmawiał o tym, o sytuacji, jaką mamy w tej chwili i o przyszłości. Te rozmowy są bardzo ważne, bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że za chwileczkę będę mógł z dzieciakami rozmawiać. Panie marszałku, to już kończąc i naszą rozmowę, ale też i temat COVID-u, to jest tak, że rzeczywiście bardzo wielu lekarzy, naukowców prognozowało, że tak się może to, ta historia tej choroby, nowej choroby potoczyć, że na początku kompletnie nieznana, też znacznie bardziej niebezpieczna dla organizmów wielu osób, szczególnie tych, którzy już są osłabieni innymi chorobami, ale że z czasem ona się będzie zmieniać w kierunku takiego bardziej znanego, akceptowalnego, chciałabym powiedzieć, choć żadna choroba nie jest akceptowalna, ale jednak takich chorób, z którymi po prostu mamy do czynienia i sobie radzimy. I tak się też stało. Ale proszę powiedzieć, czy pana zdaniem temat COVID-19 jako to takie zagrożenie poważne dla życia, zdrowia wielu ludzi też i dla bezpieczeństwa państwa, bo przecież z tym mieliśmy też do czynienia, to temat zamknięty. Że tu już powrotu do tej sytuacji, która była groźna i autentycznie niebezpieczna, nie będzie. No, bałbym się tak powiedzieć, że już jesteśmy absolutnie bezpieczni i w przyszłości nic się nie wydarzy. Też nie chcę absolutnie nikogo straszyć. Jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia istnieje i jesteśmy na pewno lepiej przygotowani w tej chwili. No przecież fantastyczna akcja szczepień, no, stała na bardzo wysokim poziomie, ta cała logistyka również z możliwością wykorzystywania elementów informatycznych. To bardzo ważne. No, nasze paszporty, przypomnę tutaj, ale wiele również innych działań i innych efektów. Umiejętność koordynacji, co było bardzo ważne, koordynacji przez wojewodów, tworzenia oddziałów szpitali zakaźnych, jednoimiennych szpitali. To sam zresztą byłem świadkiem tego, jak w moim niewielkim szpitalu świetnie to funkcjonowało. Oczywiście pierwsze dni były trudne, ale jesteśmy do tego przygotowani. Też nie możemy być niczym zaskoczeni. No dziś jesteśmy zaskoczeni pogodą, bo śnieg pada jak w środku zimy. Chyba taki kaprys prima aprilisowy. No, kwiecień plecień, więc zgodnie z polskim przysłowiem. Bardzo dziękuję. Pan marszałek Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, był gościem Sygnałów Dnia.
Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.